Kiedy Clash Mini w Polsce? Wiele osób zadaje mi to pytanie w komentarzach pod filmami czy w innych social mediach. Słuchajcie, śpieszę z odpowiedzią i chcę Wam coś pokazać, co wpis ten ukazał się kilka godzin temu na oficjalnym Twitterze Clash Royale i on powinien odpowiedzieć Wam też na pytanie, kiedy globalna premiera Clash Mini. Słuchajcie, zaraz wam to pokażę. Proszę bardzo, zostawcie lajka, jeżeli podoba wam się ten odcinek informacyjny. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, koniecznie e, napiszcie w komentarzu. Chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat. Jak widzicie, we are having so much fun playing Clash Mini Be Beta. Looking forward to seeing more flags added soon. E, z tego wynika, że na oficjalnym profilu Twitter Clash Royale wynika wpis co wynika z tego wpisu mianowicie to że więcej będzie ta beta będzie rozszerzona o nowe kraje być może nie będzie beta to raczej na pewno będzie bo jeżeli bo obstawiam że globalna premiera będzie miała miejsce wtedy kiedy Clash Mini wyjdzie z bety natomiast możemy się zastanawiać jakie nowe kraje będą testowane i czy będzie to Polska Szczerze mówiąc, ciężko mi ocenić, czy może to być Polska, ponieważ jest jeden problem. Jeżeli zobaczycie sobie na kolejny wpis, który chcę Wam pokazać, na oficjalnym profilu Clash Quest na Twitterze napisano, że rozszerzono tę grę na Australię, Nową Zelandię i Singapur. Wydaje mi się, że te kraje raczej nie, Clash Mini nie będzie rozszerzało swojej gry o te kraje, które teraz mają możliwość grania w Clash Questa. Czy to zwiększa szansę, żeby Clash Mini było w Polsce? A i owszem zwiększa tą szansę. Myślę, że wiecie, no gry Supercella w Polsce cieszyły się bardzo dużą popularnością. Teraz następuje wzrost popularności Clash Royale, więc jest duża szansa, że te, ten wpis, który mówił o Clash Mini, że będzie więcej flag, będzie rozszerzony. Jest szansa, że będzie to również w tych flagach Polska. Nie zdarza się to rzadko. Jest na to mała szansa. Obstawiam, że mogłyby być to też Stany Zjednoczone, ponieważ my tutaj, z tego co wiemy, jest tam Kanada. Ja sam używam. Zresztą tu macie ten wpisik. Mamy Finlandię, Szwecję, Norwegię, Kanadę, Wielką Brytanię i to jest Dania. Więc Obstawiam, że bo to są kraje raczej skandynawskie, plus, plus Wielka Brytania. Obstawiam, że może być też rozszerzone to na Polskę, może jakąś Europę Środkową. Byłoby fajnie. Zazwyczaj zaczyna się testy w tych krajach mniejszych. No, zobaczymy. Zobaczymy. Wydaje mi się, że następne rozszerzenie krajów będzie w przyszłym tygodniu. Natomiast czy będzie tam Polska? Mam nadzieję, że tak. Ciężko jednoznacznie powiedzieć. Natomiast mam nadzieję, że ten forma, taki forma newsów dotyczących gier Super Sela Wam się podoba. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Do zobaczenia.